Zaczniemy od drużyny gości, trener Dariusz Szuria oraz Nikol Dogs. Bardzo proszę. Dzisiaj chyba drużyna osiągnęła no maksymalny poziom. W tak słabej drużyny
Ale przykro mi, bo to jest zespół, który potrafi grać ciekawą, interesującą, szybką koszykówkę. Coś im przeszkadza w ostatnim czasie. We had a tough game as a team. Tough game, we just didn't make shots. And our defense wasn't bad, but come out here, you gotta make shots to win on the road. Ciężko jest wygrywać na wyjeździe, kiedy nie trafia się tylu ważnych rzutów. Obrona była bardzo słaba i jako całokształt siarka zagrała dzisiaj bardzo słabe zawody. Jesse Sapp, a good player. He was our main focus in our scouting report coming into the game. Najważniejszym ogniwem, jakie musieliśmy powstrzymać, było zatrzymanie Jesse'ego Sappa. Niestety nam się to nie udało. He showed why he's one of the best players in the league. With 28 points, he played good. The whole team played good, giving all credit to them. Jesse Sapp udowodnił, rzucając 28 punktów, że jest jednym z najlepszych graczy w tej lidze, ale zarówno on, jak i drużyna pokazali się z bardzo dobrej strony. It's hard for us to make shots. If we shoot like we do at home or we're good offensively, we win this game, but we didn't play well offensively. Gra w ataku nie funkcjonowała zbyt dobrze. Gdy zespół trafiał tak, jak trafia w meczach u siebie, to wynik mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do drużyny naszych gości? Dzień. Bardzo proszę. Trenera Szczubiola. Mam pytanie, ile prawdy w tym jest, że trener chciał Jesse'ego Sappa przed sezonem w siarce jako swój filar drużyny? I drugie pytanie, podobne, co powiedział trener po meczu Jesse'emu? Czy tu jakieś były takie większe relacje? Jesse jest zawodnikiem kotwicy, nie ma o czym gadać, natomiast złożyliśmy sobie życzenia. Króciutkie. Wesoły świat. Dzień dobry, witam Państwa. No cóż, mój debiut w roli szkoleniowca drużyny Ekstraklasy Kotwicy Kołobrzeg wypadł pomyślnie. Dziękuję za to bardzo mocno chłopakom, którzy wykonali bardzo dużą pracę, szczególnie w obronie. Szczegółowo rozpracowujemy drużyny, z którymi gramy. Wiemy, że siarka ma jeden z lepszych ataków w lidze. Zdobywają średnio ponad 85 punktów, bodajże ponad 80 w każdym meczu. Wiadomo było, że kluczem do zwycięstwa w tym spotkaniu będzie zatrzymanie zawodników siarki pod naszą tablicą. To się udało. Marzyliśmy o 70 punktach, skończyło się na 60 rzuconych przez przeciwnika. Także dziękuję bardzo chłopakom, bo wykonali naprawdę bardzo dużo pracy ciężkiej. Ciężko się, przepraszam, z tym zespołem gra. I tam w pierwszej rundzie udało się wyrwać zwycięstwo, w zasadzie w ostatnich sekundach. Wygraliśmy 3 punktami. A tutaj po prostu mecz się ułożył od początku, można powiedzieć, po naszej myśli grało nam się troszeczkę łatwiej, bo pierwsza kwarta była około remisu, druga, w drugiej już zaznaczyła się nasza przewaga. I no tak jak mówię, grało się łatwiej. Po prostu może dla kibiców by to mecz nudny nawet, no bo w zasadzie Kotwica prowadziła tam kilkunastoma punktami, a w końcu sobie żeśmy w pełni kontrolowali spotkanie. Bardzo dziękuję panie trenerze i głos przekazuję Tomkowi Kęsińskiemu. Ja dużo nie dodam, tak jak trener powiedział, siarka jest drużyną ofensywną, dlatego staraliśmy się mieć takie założenie przed meczem, żeby nie wrzucili 70 punktów, to nam się udało. Myślę, że to był klucz do sukcesu. Nic więcej nie dodam. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do drużyny gospodarzy? Jeśli takowych nie ma, życzę wszystkim wesołych świąt.